Witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy przygodę naszego dzielnego mędrca w kampanii Przymierzem Elfów. Ostatnia misja, obietnica Galeana. I tu jesteś. Tutaj jesteś w mieście, które ostatnim razem przejęliśmy. No, jest kilka nawet przedmiotów, które by można sprzedać. Jest kula ognia, której można by użyć. Niewiele to obrażeń, ale zawsze coś. Może akurat zabraknie takich obrażeń. Komuś się uda przeżyć. I tu akurat taka kula mogłaby wjechać. Tu mamy mroczne elfy. Bardzo niebezpieczne armie. Ale tutaj to jeszcze pół biedy. Gdybym odsłonił sobie wcześniej tereny bardziej w głębi, to znalazłbym podobne armie, też mające trzech żniwiarzy. To jest bardzo niebezpieczne. Ci żniwiarze mają przeliczniki bardzo wysokie, jeśli chodzi o obrażenia na poziom, bo dostają aż 13, chyba, tak? 13 punktów obrażeń, albo 15. 15. Życia chyba tylko dostają 13, to mniej niż życia mają na poziom niż obrażeń. Tak więc no, wystarczy tutaj kilka awansów, a w tym momencie przy 40 turze, no to mają dwa poziomy więcej już nam dla wojny. Dobra, bo tutaj będzie nam zaraz narzekał, że w taką pogodę, jak ty jesteś w mieście, to co ci ta pogoda przeszkadza? 3 trapery, 3 szamanki, 2 trapery. Z tymi szamankami by się coś przydało podziałać. Mamy złoto, więc można popróbować. Gwarancji oczywiście tu żadnej nie ma, że się uda. 65% szans to nie jest jakoś dużo, ale też nie jest najmniej. Jak obrażenia? 51. No to, żeby się pozbyć takiej szamanki, to musi zostać tu 1/3, nawet trochę mniej punktów życia. Trzeba tutaj trochę popróbować jeszcze. No i się udało. Ja bym zrobił sobie jeszcze jednego złodzieja z tego miasta najlepiej, tylko że najpierw trzeba je odbić ponownie. Tu jeszcze jest trochę rzeczy do posprzątania. Czyli ruinka, w której, o ile dobrze pamiętam, są dwa pająki olbrzymie i jej królewskie berło. Może by się tutaj wrócić za chwilę. Wieża magiczna. W końcu by trzeba się tam przejść, bo już o tym mówię i mówię. Ale jakoś mi się nie śpieszy. Many też nie mam jakoś nie wiadomo jak dużo. Dobrze, że w ogóle ona mi przychodzi. Każdy rodzaj, nawet jedno źródło, to i tak jest sporo. Proszę bardzo, mamy eliksir mocy Titana tutaj. W dodatku się udało go nawet ukraść. Co za zwoje tutaj? Zwój roju, błyskawicy, ciergi. Też spoko opcja, bo można zawsze za darmo zarzucić zaklęcie. Dobra, dawaj, jeszcze jeden złodziej, a może i dwóch, zobaczymy co tu się uda zrobić. Dobra, poszło. To już powinno wystarczyć, ale jeszcze jeden ruch. Może się uda, może nie. Dało się. No i gitara. Teraz można już szamankę opracować tutaj. Hmm, 51, no i mają, one mają 54. Dobra, szamanki się pozbywamy. Tutaj jest i tak cios dowódcę i zobaczymy, czy podciągnie obrażenia. Zabrakło. Ale tu można byłoby dobić kulą, ale dobra, nie będę się aż tak poświęcał. Tym bardziej, że leśny elf nie uciekł.
ale pierwszy mógł być zwiadowca, więc jemu by się nie należały punkty doświadczenia. Okej, super. Wiadomo, adept ze zwiadowcą to od razu awans z miejsca. Co my tutaj mamy znowu, szamanki? No tego tu jest tutaj od groma. Niestety. To przeatakujemy sobie tych trzech traperów, bo to akurat będzie bardzo proste. No i pięknie. Awans leśnego elfa. 14 poziom. No coś tu się zaczyna z nim już dziać, że takiego, że są perspektywy na to, by się przydał w armii. Może tak się właśnie stanie. Może zacznie walczyć już. Będzie miał do tego predyspozycję. Teraz bym się chętnie z tymi barbarzyńcami tutaj powojował. Nie wiem, co tutaj ten krasnoludek robi. Nie pamiętam, co to też było. Czy to chyba był złodziej to. A niech sobie idzie. Jak lubi. Nasz przyjaciel mroczny elf sobie gdzieś łazi. Pająki pewnie tam będzie tłuk. Tak. Akurat te pająki to nie jest zła sprawa, bo dzięki temu bot jest zajęty. Okej, no to załatwmy. Dawaj, idź tutaj na tą rózgę. Nie rzucam ci zaklęć, dostaniesz po japie tam jakąś plagą, to nic ci się złego nie stanie, przyjacielu. Wataszka. No to teraz tutaj próbujemy. 55% szans. Tu już jest gorzej. Tu jest już gorzej. Te szamanki będą mogły narobić mi tutaj bałaganu. Jedna trutka. Nie brzmi to dobrze. Tylko jedna trutka. Dwie. O, dwie szamanki tutaj narobią mi problemów. Zobaczmy, co mamy tutaj. W ogóle to i tak trzeba będzie driadę zwerbować. No i co? Woda. Ziemia. A przed ziemią to by się mogło przydać, żeby ta jedna szamanka chociaż nie zrobiła mi tu problemów. Plaga. No powiem wam, że tą plagę to teraz wziął chętnie. Można byłoby co nieco osłabić przeciwnika i ochronę przed ziemią. Nie udało się. Spróbujesz ty. Nie udało się też. No dobra. Ale trzeba będzie w każdym razie asortyment tamtego sklepu magicznego wykraść całkowicie. Manę śmierci. Akurat to potrzebujemy jej do niektórych zaklęć, ale takie ofensywne tutaj bardzo dobrze wiedzie. No i szamanki teraz są osłabione, oby na tyle, by już... No nie, nie są na tyle osłabione, żeby adept sobie dał radę. Ale dobra, mamy od czegoś zwiadowcę. Jak to jest z obrażeniami? 220 praktycznie zadadzą. Szamanka dołoży od siebie. Ale teoretycznie będziemy szybsi. Więc można tu próbować tego wojownika się wbić. Dobra, walnę kulą. To akurat pozwoli adeptowi wykończyć szamankę. Przydała się przynajmniej kula. No i wszystko poszło pomyślnie. W dodatku wszyscy plus dowódcy awansowali. Super, więc tancerka jest teraz coraz lepsza. 15 poziom leśnego elfa. No idzie to wszystko pomyślnie póki co. I tu mamy jedną szamankę, okej.
Też jedna. I tu dwie. Dobra, spróbujemy zawalczyć tutaj. Jeden cios trzeba będzie przyjąć od niej. Może się uda akurat tak, żeby nikt nie uciekł, ale to pobożne życzenia. No tak średnio teraz jest, bym powiedział. Czy to się powiedzie? Teraz się zmieniły priorytety, jeśli chodzi o atakowanie. Dobra, udało się to jakoś wystać. Przynajmniej tutaj wleciało dużo doświadczenia i szarżujący za niedługo zdobędzie kolejny poziom. Nie mamy żadnych mikstur. Trzeba będzie szukać jakiegoś innego celu, na którym by się można było uzdrowić. Tytan może nie będzie najlepszy. A co my tu mamy jeszcze? Jedną paczkę szamanek. Niemalże bliźniacza walka tutaj. No ale powoli sobie tutaj radzimy. Wybijamy barbarzyńców z dużym udziałem złodziei. Bra, panie Grizzle Speed. Bij się teraz tu. No i zobaczmy. Bot pewnie zapuści tutaj szpiega. Niech sobie to robi. Mamy tutaj też puste miasto. Pewnie hordy też się będą chciały na nie zasadzić. No, klanów złodziej tutaj krąży. No dobrze, niech sobie krąży. No, nie dostaliśmy plagą, tylko kamiennym deszczem, ale... W każdym razie zaklęcie drugiego poziomu. Ok, przejmujemy złoto. Teraz jest już moje. Przynajmniej na jakiś czas. No a my musimy wracać. Wracać do... Pewnie do stolicy się wrócimy. Jedna tura. No dobra. Niech będzie. Dam sobie teraz buty. Ważenia po wodzie. Mogę jeszcze kilka ruchów zrobić. No jesteśmy nieco bliżej. Mimo wszystko zmiana butów tutaj coś dała. I teraz zamieniamy z powrotem. Dobra, ty sobie tą jedną turę teraz spędzisz w mieście. Nie, tu misklik. Nie miałeś tutaj iść. No dobra, skoro tak się pchasz do miasta zamiast do stolicy, to proszę bardzo. A tutaj, panie kolego, proszę iść do magicznej wieży. Jeszcze jednego zrobimy. A takie bieżące potrzeby złodziejowe to złota starczy. Mamy chyba nawet 3 złoża teraz. Teraz zobaczę, jaki będzie przychód. Klany się tutaj pchają. I będzie można tutaj już splądrować ruiny pod stolicą. Zająć się tym wszystkim, co od początku nie dało się zrobić. Ze względu na zbyt małą siłę mej armii. Jeszcze raz sobie wchodzimy tutaj, może przeprowadzę tą walkę, przynajmniej częściowo. Dobra, super. I teraz nasz główny dowódco, proszę się schronić w stolicy.
I tutaj próbujemy ukraść świętą zbroję. Może się to uda, a może i nie. Dobra, mamy. I jeszcze ochrona przed ziemią, bo to się przyda na szamanki. Nie poszło. Ale nadal jestem na plusie. Cztery stówy wydane na złodziei, a czar był wart 6 stówek. Zawsze coś. Dobra, teraz ty, panie Rózgowiczu. Pójdź tak, żeby tu odsłonić co nieco. O, Rózgowiczka, dzień dobry. No, przydałoby się w końcu stworzyć tą driadę. O właśnie, bo tutaj widzę, że mamy trochę ciekawych przedmiotów. Nie wiem, co ty byś sobie mogła wziąć. Weź sobie dwóch adeptów, będziesz taka magiczna. Ewentualnie jeszcze zbudujemy dla przewodników, jeżeli będzie potrzeba taka. Weź sobie wszystko z tego ekwipunku. Gryzus Pita. Złodziej pewnie będzie chciał wysłać szpiega, ten klanowy, tylko ciekawe, na kim to zrobi. O, te się będą hordy ganiały. Razem z klanami. Bitwa o wysłanie szpiega. Dobra, poszedłbym tam, ale nie chce mi się tego robić. Wolę wejść tutaj w te dwa pająki, które mają swoje poziomy. Standardowe pierwsze. Tylko jeszcze po drodze miniemy tutaj driadę, która nam podaruje, o właśnie, tutaj taki eliksir, rubin i właśnie leczniczo. A już tego złota tak nie ma za dużo. Nie ma szału ze złota. Okej, wolą mi zaatakować dowódcę. Mogło być też odwrotnie, bo gdyby był ten pierwszy, no to wiadomo, dowódca, a później tu byłby szarżujący, przeatakowany. Okej, dalej dowódca. Jest leśny, spokojnie mógł atakować. No i poszło. Szarżujący już na 11. No wyraźnie lepszy jest od leśnego elfa. Może potrzebuje dwa razy więcej doświadczenia. To jakoś wielkiej różnicy poziomów nie ma. Ale to też wynika z tego, że dostałem może 200 kilka punktów doświadczenia i tak potrzeba dwóch walk w praktyce dla leśnego elfa. Szarżujący może jedną więcej, więc tak ta różnica nie jest jakaś duża. A mamy ochronę przed ziemią, na szamanki się przyda. Ochrona przed wodą, zamieć, lodowy filar, Kronos. Z Kronosem się nie udało, ale to jest kolejny mój cel. Żeby to zaklęcie posiąść. I teraz co? Może lodowy filar. Już nie zostało tu wiele do wykradnięcia. Kryzys Pit. Niech się uzdrawia. A pani Driada pójdzie tutaj do złodzieja. Dobra, jest tu jeszcze nasz Rózgowicz, który raczej sobie nie pożyje już długo. Zobaczmy, co tutaj dalej jest.
mógłbym przywołać Enta czy coś takiego, żeby pozwolić przeżyć. No ale nie będę marnował many na taką operację, żeby nie została zaatakowana moja armia przez hordy. Tylko Rózgowicz. A tam się opłaci pójść, bo na dole od tych pająków mamy manę Gaju. Której tak bardzo brakuje. Ciągle. No, idzie nasz mroczny elf. Ciekawe, czy będzie chciał na to miasto wejść moje. Zresztą jak chce, to niech idzie. Droga wolna. Okej, tutaj wyjątkowo dam sobie prędkość. Bo chciałbym już jak najszybciej korzystać z dobrodziejstw tego kryształu. Znalazłeś mnie. Panie złodziej, dalej proszę kraść. Dziękuję. I już mamy zaklęcia z tej wieży. Wszystkie są już nasze. Eliksir mocy Tytana przeniesiemy sobie za chwilę do naszego dowódcy. Komu to dać? No tak mi się wydaje, że mógłby to dostać adept. Będą lepsze obrażenia obszarowe. Imperialny zabójca. Na spokojnie można wejść, teraz już nie zabije nam nikogo z tyłu. Trutka nawet nie weszła, więc drugi cios i tak by poszedł w dowódcę, o ile by taki mógł być wykonany. Poszło, nawet moje pierwszopoziomowe jednostki nie dostały za to poziomu. Wejdziemy tu jeszcze do sklepu, trzeba sprzedać kilka przedmiotów. Zaatakuj swojego byłego przyjaciela. Dobra. Gdzie jest ten nasz mroczny skiller? Za chwilę będziemy mieli dopływ gotówki, więc będzie można próbować ze złodziejami coś. Chociaż byłbym bardziej skłonny użyć tutaj zaklęć nowych, które posiadam. Mamy kilka zwoi też, także z chęcią tego wszystkiego użyję. A to jest jeden z bardziej kłopotliwych chyba dowódców tutaj, którzy się poruszają. A pewnie u Imperium czy u klanów też się jacyś mocni dowódcy znajdą, ale oni się jeszcze nie ujawniają. A ten mroczny elf rzeźnik to jest taki palący problem. No dobra. Podejdź sobie tutaj, Driado. Będziesz koczowała sobie w tym mieście na razie. Czy ja coś mam dla ciebie? Oczywiście. Paracelus mam. Zwój Roka mam. I to wszystko. Teraz tutaj Eliksir Mocy Tytana idzie do Adepta. I sprzedajemy. Sprzedajemy to, co nie jest mi potrzebne. A więc dwa królewskie berła, to już jest tysiak. Księga namysłu też nie będę miał zamiaru jej używać. Kula siły się może przyda, a jeśli się nawet nie przyda, no to niech sobie zostanie. Anielska kula, nie mam miejsca na nową jednostkę. Zwój roju i błyskawicy. No to, to już mogę sobie kupić. Roju akurat nie muszę. Pancerzyki. Ewentualnie tu eliksiry szybkości, no to będę próbował wykradać. Bo są akurat drogie. Udało się jeden, to też dobrze. Okej, tu mamy jeszcze dwa pająki, tylko że te paraliżujące. Ale trzeba powoli się tutaj już zasadzać na tego mrocznego elfa.
miał chyba dwa arcylisze odcienia. Trzeba będzie tutaj trochę many zużyć. Spróbować złodziejami też niby można, ale szanse są małe, bo to tylko 40%. Więc raczej nie będzie to jakoś szczególnie opłacalne. Dobra, hordy będą próbować teraz najeżdżać moje ziemie. 300 sztuk złota dostaję, okej. Jeszcze mamy 4 złoża. Otrucie 80% to jest pierwszopoziomowy, więc to wyślemy szpiega. Damy cię na pojedynek, nie będziesz mi tutaj przeszkadzać. Do widzenia. Tak, dwa arcylisze, dwa czempiony szkieletów, którzy nie staną się winnowymi wojownikami, bo ta tradycyjnie nie stać na takie wydatki jak budynek za 3000. Bierzemy eliksir. Wchodzimy tutaj na przestwór oceanu. Dobra, wchodzimy, bo tutaj już wiele nie zyskamy zakładając buty żywiołów. Trzy, nie dwa pająki. No to jest gorzej. Paraliż. Niestety, wszedł, zanim zdążyłem zaatakować centaurem. W dodatku pająki obydwa mnie oszukały. Dobra, ale mamy dobre obrażenia z tyłu, więc jest szansa, że uda się to jakoś przetrwać. A jeśli się nie uda, no to cóż. Na pewno nie zginą wszyscy. No, sytuacja leśnego elfa nie jest do pozazdroszczenia. To już ostatni cios, jaki może przetrwać. Dobra, udało się. Ochroniliśmy go przed unicestwieniem. No trochę niekomfortowa walka, ale nie była ona jakoś szczególnie mocno trudna. Awanse się posypały. 530 sztuk złota wleciało i talizman kamiennego deszczu, który jest przedmiotem bardzo przydatnym. 75 punktów obrażeń. Będzie można użyć tego 5 razy, także w tej walce to się na pewno przyda. To będzie fajny, przydatny element. Potrzebujemy teraz dwóch tur, aby dotrzeć do naszego wroga. Możemy trochę spowolnić jego przemarsz. Takimi troszkę sztucznymi sposobami. Damy sobie tu złodzieja kolejnego, tu damy jakąś jednostkę. Tak, żeby od razu się nie rzucił na nas. Panterę Ferę pójdzie sobie tutaj na dół. Będzie próbował pozbyć się królowej liszy. Patrzcie, tu mamy jeszcze złoto, którego ja w ogóle nie przejąłem. Generalnie to może utworzę sobie jeszcze jakiegoś jednego mędrca. On miałby za zadanie pójść w ogóle w tereny klanów. Pójdzie sobie tam, może coś znajdzie, może nie. Jakieś zasoby przejmie, czemu przejmie coś, żeby nie striggerować też żadnego zdarzenia. Do złota może się dostać, ale po drodze będzie miał dwa zdarzenia. Nie pamiętam też dobrze, co tam się działo. No i to jest złoto, które mogłem mieć już praktycznie na początku. Zupełnie zapomniałem o tym, że ono tu jest. Ale akurat na brak złota narzekać nie mogę, więc jest ok. No i patrzmy. 240 punktów obrażeń. No jest moc. Arcylisze awansowały. Razem z odcieniem po razie. No trzeba będzie tutaj duży wysiłek włożyć w to, żeby się udało. Dobra, spowolnimy jeszcze raz naszego przeciwnika. Podejdźmy po prostu tutaj. Zróbmy jeszcze jednego złodzieja w środku. No teraz będziemy musiał dwie walki stoczyć ze złodziejami, żeby dostać się dopiero do obrony miasta. Załatwmy to.
laser. Zakładaj buty, które cię poniosą po wodzie. Tak naprawdę to mogę wziąć sobie teraz prędkość, tylko nie na tych butach, tylko na tych. Proszę bardzo, prędkość. Jestem w stanie cię przyatakować. Dobra, to zacznijmy tutaj tę imprezę. Najpierw nasza driada. Jeszcze mieliśmy opcję Paraceusa, ale nie była ona potrzebna. Zniszczenie smoka to są obrażenia od śmierci, więc nic nie zrobimy. Zamiecią można tutaj też przyatakować dwukrotnie. Co jeszcze mamy? Lodowy filar. No to raz przeatakuję nim. Kronos niech będzie. Dam sobie jeszcze świętą zbroję. Ciekawe, czy będzie chciał uciekać. Niby zostanie mi 0 punktów ruchu, ale nie odjąłem tutaj połowy. No przynajmniej nie wszystkim. Ale możliwe, że będą chcieli uciekać. Spróbujemy tym złodziejem coś zrobić. Trutka weszła. Dobra. Bardzo dobrze się to ułożyło. Jest szansa, że będą uciekać, chociaż no nie mam gwarancji. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Uciekają. Stali tutaj już mocno pokiereszowani. Kilka zaklęć tutaj już wydatnie pomogło. Zniszczenie inicjatywy daje mi pewność, że jestem szybszy od Arcylisza. Wszystko się potoczyło pomyślnie. Wróg nie zadał żadnych obrażeń. 410 punktów doświadczenia wjechało. No i pięknie. Ostrze z mory. Ciekawe, czy mógł tego używać. Buty szybkości. No to buty szybkości akurat na sprzedaż. Ostrzem z mory to tutaj nic nie zrobimy. Ewentualnie gryzy speed, gdyby tylko mógł używać, to z chęcią bym mu takie ostrze z mory dał. Wejdź sobie tutaj, przyatakuj. Zwój pomyślnych wiatrów, eliksir mocy tytana kolejny. No, to by oznaczało, że możemy to dać. Zwiadowcy. Ewentualnie szarżujący centaur, bo on też ma bardzo fajne obrażenia. Leśny elf już powoli się robi przydatny. Myślałem, że będzie z nim gorzej. Bardziej się już martwię mojego los. Ale są szanse, że będą jeszcze z niego elfy. No bo nie ludzie przecież. Pani Alyra, dobra. Zróbmy sobie jeszcze jednego złodzieja, żeby ten asortyment sklepu ogołocić. Jeszcze jeden zwój mamy tej roju. Nie, to nie jest to. Wskrzeszenia. Już prędzej. No i dobra. Na dzisiaj to wszystko w tym odcinku. Postępy poczynione z całą pewnością. Wyczyściliśmy tutaj północne tereny pod stolicą. Wykradliśmy czary. Częściowo okradliśmy sklep. Udało się pokonać przeciwnika, który tutaj był największą grozą dla mnie, a więc mrocznego elfa rzeźnika. Przejęliśmy trochę zasobów, między innymi manę Gaju. Tak więc dzieje się bardzo dobrze. Dzięki Wam za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i cześć.